drastyczny przykład tego, co się stało. Ta bateria, która, z którą nie mogli sobie poradzić, widać, że młotkiem była w jakiś sposób traktowana po to, żeby ją wykręcić tutaj. O, niszczona, próbowali przeciąć, ale się nie dało tego wężyka przeciąć. Tutaj nie ma baterii wannowych i to wszystko powodowało, że woda zaczęła wyciekać po niszczącą wszystkie uszczelki. Dopiero się okaże, w jaki sposób drzwi i cała stolarka zareagowała, przez co tutaj woda stała. Tak samo tutaj baterie wannowe były kręcane, wszędzie woda się lała. Którędy woda ciekła tutaj po schodach, tak? Czy jak? Tutaj wyciekała po schodach. Oczywiście przeciekając również między. Przejdźmy tutaj. Z czasem przez stropy też przeciekając. Czyli ta wszystka, tutaj ta woda, którą tutaj widać, to wszystko jest zalane, tak? To wszystko płynęło tutaj. Tu już widać, jak przeciekało. Odtwarzając ten tutaj przeciekając. Tutaj te ściany tutaj też widać mokre, prawda? Tak. Tu już jest ponawiercane, żeby to mogło ściekać. Jeszcze tutaj coś też jest, tak? Tak. No, to jest, to była tragedia. To już jest, to piętro już jest jeszcze gorsze, bo to już widać, zaczynało przeciekać. Lało się tutaj, pływało do pomieszczeń. Jeszcze woda przecieka. Tutaj podobnie. Tutaj baterie i to wszystko. Kilkanaście baterii spowodowało, że woda pryskała i się wydostawała. Tak samo tutaj.